Witam was serdecznie. Dobrze, u fotografki zrobiliśmy misję tę. Znowu coś alpinista chce. Więc śmigniemy do niego. Niech się tylko... no. Naładowuję motorek. A do alpinisty będzie szybka jazda. Ja to mam wszystko sobie przygotowane. Nawet rolki działają. Już mogę. Dobrze. Zobaczcie, jak to jest pięknie szybko. Pójdzie stąd. Ciach. Pół do góry. Parę minut. Tu do góry. Będzie to naokoło, ale... za daleko. Pięknie, nie? Chyba nie tędy. To był zły. Nie, dobrze. Jednak dobrze. Ktoś most tutaj zbudował. I proszę. Ile to trwało? Dwie minuty? Mogę jeszcze dalej tutaj do góry. Jeszcze jednej paczki. Adresatka jest dziwna. Mieszka znacznie wyżej od nas. Ponad chmurami prowadzi pewne niekonwencjonalne badania. To totalny okultyzm, choć pogniewałaby się słysząc, że tak to nazywam. Sama lubi mówić, że zgłębia sekrety kosmosu. W każdym razie niedawno znalazłem w górach kamień z odciskiem dłoni. Gdy jej o nim wspomniałem, strasznie się nakręciła. Naprawdę nie wiem, jakiego bliskiego spotkania się w nim dopatruje. Ale byłbym wdzięczny, gdybyś jej go dostarczył. Po tym, jak dołączyliśmy do UCA, uświadomiłem sobie parę rzeczy. Na przykład, jak wielu ludzi próbuje samodzielnie zinterpretować wdarcie śmierci.
Jasne, dla mnie jej teorie brzmią jak bredzenie obłąkanego, ale skoro tyle dla niej znaczą, dlaczego on nie miałby mi pomóc? Z twoim wsparciem oczywiście. W terminalu czeka oficjalne zlecenie. Dawaj. Przyjmij to zlecenie. Z drugiej strony teraz, no to będzie to znowu łażenia. Elby nie, ale... Mam za mało materiałów. Dobra. O kurde. Ciebie. Assemblery potrzebuje ciebie. Damy do umieść do prywatnej szafki. Kamienie. Kurde, ciebie bym też już raczej nie potrzebował. Assemblery to ta. Workskwir chcę też mieć. Jedną drabinę to. Jeden karabin. Te pancerze też tam do. Jest tak lepiej. Południowym. Cyklon wypełniony taką ilością chiralium, że brakuje skali. Wolno, ale systematycznie zbliża się do węzła górskiego. Tak mi się przynajmniej zdaje, choć tego nie widzę, nie gołym okiem. Dane nie kłamią. To to samo zjawisko, przez które trafiłeś do strefy wojny. Jak to? Ale przecież... Cupid radzi sobie z większością skoków, ale nie spodziewaliśmy się kolejnej superkomórki. Kolejnej? Mówię, że wcześniej było tak samo. Mama, to ty? Masz mnie. Minęło trochę czasu. Choć nie do końca. Maringen, Lokne. Jesteśmy jednością. Jedno ciało, jeden umysł, jedność. Rozróżnianie nas nie ma sensu. Nie tutaj. Wszyscy jesteśmy połączeni. Pamiętaj. Zlecenie przydzielone. Okej. To będzie to przy wyprawa. Nie przestałem. Użycie broni dozwolone. Zawsze 200 metrów w górę. Metrów. Dobrze, Sam. Dalej śnieżyca. Nic tutaj nie widać.
Niech no tutaj naokoło śmigniemy. Matko, gdzie ona tam jest? Prześnieżyca masakryczna. Moja kondycja też już z dupy wygląda. A jak ona nie chce od razu się przyłączyć, to ja się, bo nie wiem, to ona ma pecha. Mamy. Uuu, matko. Kobieto albo kolego. Pojemniki z kamieniami. Ona chciała kamienie. Określić jego wiek i odkryć przyczynę wdarcia. A gdy to zrobię, kosmos nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Czy wiedziałeś, że w zamierzchłych czasach ta góra była piramidą? Serio?
Nie ma miejsca bliższego plaży niż to. Niewyczerpane źródło nieopisanej mocy. Myślałeś, że jak działa ta wasza sieć chiralna? Ale zbaczam z tematu. Pokaż mi wzór. Dziękuję. Jest w świetnym stanie. No i super. I co? Nowy tytuł? Nope. No dobrze. Podłącz mnie do sieci chiralnej. I ciepło. Dobra, następny splot. Teraz będę w stanie określić wiek wzoru. Jak tylko będę miała wyniki, przekażę je tobie i reszcie Bridgesów. Dobrze się spisałeś, Sam. Jeśli znajdziesz coś jeszcze, wiesz, do kogo to zanieść. Będę czekać. Mhm, ja już tutaj nie wrócę. Udało się, Sam. ED-28 jest w świetnej formie. Żadnych śladów utrzymujących się więzi czy tęsknoty za domem. Może stracił pamięć. Musisz go już tylko podłączyć i możecie śmigać. Chciałem ci go szybko zwrócić, ale... Nie chcę. To znaczy chcę, ale to nieco bardziej skomplikowane. Co? Mamy problem. Zaś może problem. Może słyszałeś o superkomórce burzowej, która sunie na węzeł górski. Opuściłem placówkę, żeby przeprowadzić z EUD dodatkowe testy. I teraz nie mogę już wrócić. Kojarzysz chatę na zboczu na północny wschód od węzła górskiego? Spotkajmy się tam. Okej. Okay. Dobra, dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Oj, Sam, odpocznij, odpocznij, majster. Tu musimy z tobą śmignąć. To jest kryjówka. Tu mamy tyrolkę. Tylko nie wiem, czy ta tyrolka. Tutaj nie powinno być. Tutaj jest. To jest alpinista. A, tu jest ta roboczka. Okej. Okay. 500 metrów. Dużo sprzętu teraz nie mam ze sobą. Zobaczymy, co nas
Tam czeka... Dobra, tam są tam są otoczne. Niezła potę. Dawaj, nie udawaj. Okej. Wejdźmy do kwatery. No. Ciach, 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 ciach. O. Możemy nawet gdzieś skoczyć. Ładunek, co my tam mamy? Ciebie damy. Mocy do kombinezonu niech będzie. Ach, a sam lepiej sam nosić na plecach. Dobra. I śmigam dalej.
wieloryby tam są. Uff. Most między światami. I znowu jesteśmy na plaży. Musimy go tutaj potem znaleźć między tymi tunelami. Znowu pierwsza wojna światowa. I mokre skarpetki. Delfiny są po bokach. Jestem znowu, Mads Mikkelsen. Caesar. Nowy rozdział. Clifford.
Sam! Deadman. Dodzwoniłem się. Gdzie jesteś? Nie wiem. Widzę czołgi i żołnierzy. Ich mundury muszą mieć ze 100 lat. Stawiam na okres II wojny światowej. To druga wojna światowa, nie pierwsza. Widziałeś ich dowódcę? Nie. Czy to nie o nim nam mówiłeś? O tym urodzonym dupku, który czyhał na Eudeka? To nasz bilet powrotny, co? Mnie nie pytaj. To dopiero mój drugi raz. I bez Eudeka trudno będzie go znaleźć. Na szczęście czeka tu na ciebie Eude w idealnym stanie. Gdzie się spotkamy? Widzisz coś nietypowego w pobliżu? Jestem w kanałach. Chwila. Widzę przez dziurę wieżę. Kwadratową wieżę. Tuż nade mną. Dobra. Znajdę ją i poszukam kanałów. Możesz tam poczekać? Pewnie. Ani drgnę. Możliwe, że nie będziesz miał wyjścia. Co? Tamten dupek nie chciał mnie, tylko Eudeka. Ach, kurwa. No, jeśli kogoś szuka, to właśnie ciebie. O nie, pośpiesz się sam. Nie panikuj, już idę. I nie podłączaj Eudeka. Ściągniesz go na siebie. Cholera. Co ja mówię? Nie znosisz ich. Zrobiłem to ze strachu. Rozłącz się. Szybko. Zrobione. Chroń Eudeka. Jak? Co niby mam zrobić, jeśli przyjdzie tu z żołnierzami? Bić się? Jeśli będę musiał wybrać swoje życie albo Eude... Nie będziesz musiał. Bez odbioru. Sam. Nie jest łatwo żyć jak ja. Bez żony, dzieci, przyjaciół. Ukojenia i towarzystwa szukałem przy zmarłych. Dzisiaj prawie w 70% składam się z ich organów. Ale dzięki tobie przejrzałem na oczy. Jesteś wyjątkowy, Sam. Dobra, ulala. Tam są nasze rzeczy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Na tym ja zakończę. To trzymajcie się i do zobaczenia.